Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W tragicznym wypadku, do którego doszło na ulicy Wogla, życie straciły 3 osoby. Śledztwo w tej sprawie zbliża się już do końca. Jak wynika z ustaleń, kierowca pędził przez teren zabudowany z prędkością sięgającą nawet 170 km/h, mijając ścieżkę pieszo-rowerową. Mieszkańcy, zaniepokojeni brakiem bezpieczeństwa na tej ulicy, rozpoczęli zbieranie podpisów pod apelem do władz miasta i policji, domagając się podjęcia pilnych działań w celu zapobieżenia kolejnym tragediom. Nie chcemy kolejnej tragedii, podkreśla Urszula Włodarska-Sęk, radna Koalicji Obywatelskiej oraz inicjatorka akcji. Do wypadku doszło 3 maja, gdy kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z jezdni i uderzył w drzewo oraz ogrodzenie pobliskiej posesji. Samochód stanął w płomieniach, a świadkowie zdarzenia próbowali go ugasić, zanim na miejsce dotarła straż pożarna. Niestety pożar zdążył się rozprzestrzenić, a 3 osoby zginęły na miejscu. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę okręgową w Warszawie jest już na końcowym etapie. Jak poinformował rzecznik prokuratury, Piotr Skiba, śledczy czekają obecnie na opinię toksykologiczną, która ma ustalić, czy kierowca był pod wpływem środków odurzających. W czwartek wpłynęła opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków, z której wynika, że samochód poruszał się z prędkością około 170 km/h. Przypomnijmy, że ulica Wogla na tym odcinku znajduje się w terenie zabudowanym, co dodatkowo zwiększa powagę sytuacji. Naoczni świadkowie mówili, że to było przerażające, relacjonuje radna Urszula Włodarska-Sęk, która jest inicjatorką zbiórki podpisów pod apelem skierowanym do Urzędu Dzielnicy Wilanów, Zarządu Dróg Miejskich oraz Policji. Apel ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom na ulicy Wogla, która cieszy się dużym ruchem pieszo-rowerowym. Na szczęście samochód wpadł na ścieżkę w momencie, gdy nikogo na niej nie było, dodaje radna. Włodarska-Sęk, która mieszka w pobliżu ulicy Wogla, zwraca uwagę na problem związany z brakiem przestrzegania przepisów przez kierowców. Na tej drodze obowiązują ograniczenia prędkości. Na jednym odcinku do 50 km/h, a na drugim do 40. Niestety kierowcy nie stosują się do tych przepisów, co stanowi poważne zagrożenie, podkreśla. Radna planuje skierowanie petycji do burmistrza, Zarządu Dróg Miejskich oraz Policji, w której zostaną przedstawione propozycje rozwiązania problemu. Można zwiększyć liczbę patroli drogówki, które będą zatrzymywać piratów drogowych. Już sama obecność policji działałaby prewencyjnie, uważa Włodarska-Sęk. Proponuje również rozwiązania długofalowe, takie jak instalacja odcinkowego pomiaru prędkości, fotoradarów czy nawet przebudowa drogi. Zwracamy się do tych instytucji z apelem, aby rozpocząć rozmowy na temat poprawy bezpieczeństwa. Nie chcemy, aby doszło do kolejnej tragedii, podkreśla. Zbiórka podpisów pod apelem wciąż trwa. Jak informuje Włodarska-Sęk, do tej pory udało się zebrać około 500 podpisów, ale celem jest uzyskanie ich jeszcze więcej. Po wakacjach chcemy ruszyć z kampanią, bo wtedy ta ścieżka będzie jeszcze bardziej ruchliwa, zwłaszcza że dzieci będą nią dojeżdżać do szkoły, dodaje radna. Policjanci z Wrocławia apelują do mieszkańców stolicy Dolnego Śląska o pomoc w zidentyfikowaniu 2 młodych mężczyzn, którzy w ostatnich dniach dokonali aktów wandalizmu na kilku budynkach w mieście. Sprawcy umieścili na elewacjach napisy o treści „Ojciec nasz Bandera” oraz namalowali flagę ukraińskiej powstańczej armii. Za te czyny grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności. Według informacji uzyskanych od dolnośląskiej policji, napisy pojawiły się na różnych budynkach we Wrocławiu. Mężczyźni wykonali napisy zarówno w języku ukraińskim, jak i polskim, w tym hasła takie jak „Batko nasz Bandera” oraz „Sława Ukrainie”. Na niektórych budynkach widnieje także flaga ukraińskiej powstańczej armii. Jak poinformował rzecznik dolnośląskiej policji Łukasz Włodarczyk, funkcjonariusze natychmiast podjęli działania po zgłoszeniu incydentów. Dzięki zabezpieczonym nagraniom z monitoringu udało się ustalić wygląd sprawców. Na nagraniach oraz zdjęciach widoczne są zarówno napisy, jak i twarze osób odpowiedzialnych za te akty wandalizmu. Policja informuje, że działania sprawców mogą zostać zakwalifikowane jako przestępstwo z artykułu 256 Kodeksu Karnego, który penalizuje publiczne propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość. Za takie czyny grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 2. W związku z prowadzonym postępowaniem policja zwraca się do mieszkańców Wrocławia o pomoc w ustaleniu tożsamości podejrzanych. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat sprawców, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław Stare Miasto. Informacje można również przekazać dowolnej jednostce policji lub dzwoniąc na numer alarmowy 112. Policja zapewnia anonimowość osobom, które zdecydują się przekazać informacje w tej sprawie. Francuska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o próbę podpalenia synagogi w mieście La Grande-Motte na południu Francji. Poinformował minister spraw wewnętrznych Francji, Gérald Darmanin. Do incydentu doszło w sobotę rano na parkingu przed synagogą, gdzie podpalono 2 samochody. W jednym z pojazdów znajdowała się butla z gazem, która wybuchła. W wyniku eksplozji lekko ranny został jeden z policjantów, który przybył na miejsce zdarzenia. Podpalenie miało miejsce w czasie, kiedy w synagodze miały odbywać się modlitwy, co sprawiło, że uznano je za atak terrorystyczny. Według informacji podanych przez dziennikarzy, aresztowanym jest 33-letni obywatel Algierii. Zatrzymanie miało miejsce około pół godziny przed północą w jednym z budynków w miejscowości Nim. Podczas operacji doszło do wymiany ognia, w wyniku której mężczyzna został ranny w twarz. Jak podano w oświadczeniu, jego stan zdrowia nie zagraża życiu. W związku z tą sprawą zatrzymano również 2 inne osoby związane z głównym podejrzanym. Minister Spraw Wewnętrznych potwierdził zatrzymanie sprawcy w swoim wpisie na platformie X. Domniemany sprawca podpalenia synagogi został aresztowany. Dziękuję funkcjonariuszom organów ścigania, a przede wszystkim członkom RAID, którzy interweniowali z dużym profesjonalizmem mimo oddanych strzałów, napisał minister spraw wewnętrznych Francji. RAID to specjalna jednostka taktyczna francuskiej policji, która zajmuje się m.in. operacjami antyterrorystycznymi oraz uwalnianiem zakładników. Francuska prokuratura antyterrorystyczna poinformowała, że oprócz głównego podejrzanego aresztowano także 2 inne osoby z jego otoczenia. Śledztwo trwa, a prokuratura bada możliwe powiązania zatrzymanych z organizacjami terrorystycznymi. W tragicznym wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę w Poznaniu, życie straciło 2 strażaków, a 11 ich kolegów zostało rannych. 2 z poszkodowanych wciąż przebywa w szpitalu. Do szpitali trafiły także 3 osoby postronne. Budynek, w którym doszło do eksplozji i pożaru, jest w tak złym stanie, że nadaje się jedynie do rozbiórki. Prezydent Poznania zapewnił, że rodziny, które straciły dach nad głową, otrzymają niezbędną pomoc. Oto co wiemy o tej największej od lat tragedii z udziałem strażaków. Do pożaru kamienicy na poznańskich Jeżycach doszło w sobotę przed północą. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze przy ulicy Kraszewskiego 12 o godzinie 23:50. Czujka na 3. piętrze wzbudziła alarm, a właściciel mieszkania udał się do piwnicy, aby sprawdzić, co się dzieje. Jeszcze zanim wezwano pomoc, mieszkańcy rozpoczęli wzajemną ewakuację. 5 minut po zgłoszeniu strażacy byli już na miejscu i rozpoczęli akcję gaśniczą. Podczas przeszukiwania piwnicy doszło do 2 potężnych wybuchów, które spowodowały błyskawiczne rozprzestrzenienie się pożaru. Siła rażenia wybuchu była przeogromna, relacjonował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz. Jak dodał, skutki eksplozji były widoczne także na sąsiednich budynkach. Strażacy, którzy uczestniczyli w akcji, opowiadali, że wybuch był tak silny, że zrywał im hełmy z głowy. Eksplozja została zarejestrowana na nagraniu z kamery umieszczonej w restauracji naprzeciwko kamienicy. Pożar został opanowany dopiero w niedzielę nad ranem, jednak strażacy pracowali na miejscu do późnej nocy, próbując ugasić ostatnie zarzewia ognia. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało około 100 strażaków oraz 30 wozów strażackich. Akcje wspierały 2 grupy poszukiwawczo-ratownicze z doświadczeniem zdobytym między innymi podczas trzęsienia ziemi w Turcji. W wyniku tragicznych wybuchów i pożaru rannych zostało 11 strażaków, z których 2 zmarło. Premier Donald Tusk poinformował o ich śmierci w niedzielę o godzinie 11:50. Zmarli strażacy to ogniomistrz Patryk Michalski i ogniomistrz Łukasz Włodarczyk. Jeden z nich osierocił dwójkę dzieci w wieku 4 i 7 lat. W hołdzie poległym strażakom w niedzielę o godzinie 18:00 w całym kraju zawyły syreny wozów strażackich oraz policyjnych radiowozów. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Feltynowski, przypomniał, że ostatnia podobna tragedia miała miejsce w 2017 roku w Białymstoku, gdzie podczas akcji gaśniczej zginęło 2 strażaków po zawaleniu się podwieszanego sufitu. 2 strażaków, którzy zostali ranni, przebywa obecnie w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Zostali tam przetransportowani śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Ich stan jest stabilny, jednak lekarze podejrzewają oparzenia dróg oddechowych. Po wybuchu do szpitali trafiło również 11 innych rannych strażaków, a także 3 osoby postronne. Po przeprowadzonych oględzinach powiatowy inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o rozbiórce budynku. W wyniku tragedii pomocą objęto 120 osób, w tym około 20 mieszkańców spalonej kamienicy. Władze Poznania intensywnie pracują również nad oceną stanu sąsiednich budynków. Prezydent Jacek Jaśkowiak poinformował, że część lokatorów sąsiednich kamienic mogła już wrócić do swoich mieszkań. Śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia prowadzi policja, a nadzór nad nim sprawuje zespół operacyjno-dochodzeniowy ekspertów z zakresu katastrof budowlanych oraz pożarnictwa. W ostatnich dniach na osiedlu przy ulicy Rembielińskiego w Płocku doszło do serii niepokojących zdarzeń związanych z agresywnym zachowaniem grupy obcokrajowców. Jak relacjonują mieszkańcy, nocne bójki i awantury stają się tam codziennością, co wywołuje strach wśród sąsiadów. Niezadowolenie i niepokój narastają, a lokatorzy zaczynają obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Sytuacja eskalowała w nocy z 19 na 20 sierpnia, kiedy doszło do bójki między obcokrajowcami zamieszkującymi jedno z mieszkań. Jedna z mieszkanek zarejestrowała zdarzenie na filmie, który trwał niespełna 5 minut. Jednak jak sama twierdzi, bójka trwała znacznie dłużej. Mężczyźni bili się przed klatką schodową, a ich zachowanie wskazywało na to, że mogli być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Mieszkańcy bloku wielokrotnie wzywali policję, jednak do czasu przyjazdu funkcjonariuszy uczestnicy bójki rozbiegli się po usłyszeniu syren. Mieszkanka bloku, która udostępniła nagranie, podkreśla, że to nie był odosobniony przypadek. W jej relacji obcokrajowcy od dłuższego czasu zakłócają spokój na osiedlu, głośno imprezując i wywołując awantury. Kobieta zaznacza, że w wynajmowanym przez nich mieszkaniu, które ma powierzchnię niespełna 50 m2, zakwaterowanych jest kilku, a może nawet 10 mężczyzn. Alkohol, jak twierdzi, leje się tam strumieniami, a nocne awantury budzą niepokój wśród mieszkańców bloku, w którym żyje wiele starszych osób. Ekipy się zmieniały. Wcześniej nie było żadnych problemów. Te pojawiły się wraz z wprowadzeniem nowych lokatorów. Mężczyźni prawdopodobnie mówią po rosyjsku. Wcześniej byli Ukraińcy i było ok. Potem Filipińczycy i też bez problemu, mówi zaniepokojona mieszkanka bloku. Wszyscy w bloku o tym mówią. Boimy się wyjść z psem czy wypuścić dziecko po zmroku. Mieszka tu wiele starszych osób. Krzyki, burdy, słychać to w całym bloku. Mieszkam tu od kilku lat i widzę różnicę w ostatnim czasie. Ludzie nie wychodzą. Rozmawiam z sąsiadami i przyznają się wprost, że się boją. Idzie takich 2 z pałami przez osiedle, strach. Niech natrafią na chłopca i po prostu uderzą go w głowę, mówi. Policja potwierdza, że otrzymała zgłoszenia dotyczące zakłóceń porządku w tym rejonie. Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku, Monika Jakubowska, poinformowała, że funkcjonariusze interweniowali na miejscu w nocy z 19 na 20 sierpnia, jednak nie zastali sprawców na miejscu. Policja przeprowadziła również interwencję w mieszkaniu, gdzie osoby zostały wylegitymowane i pouczone, ale nie podjęto dalszych czynności. Rzeczniczka zachęca mieszkańców do kontaktu z dzielnicowym oraz do przesyłania materiałów, takich jak nagrania z telefonów, na adres mailowy komendy w Płocku. Podkreśla, że takie dowody mogą być bardzo pomocne w podejmowaniu działań i rozwiązaniu problemu. Mieszkańcy osiedla mają nadzieję, że ich apele o bezpieczeństwo zostaną wysłuchane, a policja podejmie skuteczne kroki w celu przywrócenia spokoju na ulicy Rembielińskiego. Policjanci z Mokotowa podczas służby patrolowej podjęli dynamiczną interwencję, która doprowadziła do zatrzymania dwóch oszustów działających w spektakularnej metodzie wyłudzania pieniędzy. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 50 oraz 44 lat, którzy stosując sprytne sztuczki dopuszczali się oszustw w pawilonach handlowych. Ich metoda działania polegała na odwracaniu uwagi sprzedawców i manipulowaniu gotówką podczas transakcji. Oszuści podchodzili do kas, prosząc o wymianę drobnych banknotów na te o wyższym nominale. W trakcie tej operacji przekazywali kasjerom znacznie niższą kwotę niż ta, którą pobierali z kasy. Kiedy sprzedawca zaczynał orientować się, że coś jest nie tak, jeden z mężczyzn zabierał się za głośne przeliczanie banknotów, tasując je i ponownie przekazując mniejszą ilość gotówki. W tym samym czasie drugi mężczyzna zasypywał kasjera pytaniami, co jeszcze bardziej dezorientowało ofiarę. W ciągu kilku godzin działalności oszuści zostali zauważeni w dwóch pawilonach, gdzie sprzedawcy zorientowali się, że mają do czynienia z nieuczciwymi praktykami. Na miejsce natychmiast wezwano funkcjonariuszy policji po interwencji ochrony sklepu. Śledczy podejrzewają, że oszuści mogli działać również w innych miejscach, to zostanie ustalone w toku dalszego postępowania. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni na komendę policji, gdzie funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich gotówkę w wysokości 5540 zł. Podczas przesłuchania wyszło na jaw, że jeden z zatrzymanych był już wcześniej notowany za podobne przestępstwa i był poszukiwany do odbycia kary w zakładzie karnym. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa, za które grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Policjanci, zabezpieczając niezbite dowody na miejscu zdarzenia, sprawili, że sprawcy przyznali się do winy. Postępowanie karne nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Tragiczne wydarzenia miały miejsce w jednym z mieszkań przy ulicy Długosza na warszawskiej Woli. Jak informują dziennikarze, doszło tam do śmiertelnego ataku nożem, w wyniku którego zginęła 47-letnia kobieta. Ofiara zmarła na miejscu na skutek odniesionych ran. Policja potwierdziła, że w związku z tą sprawą zatrzymano kilka osób. Do zdarzenia doszło w sobotę, 24 sierpnia. Według nieoficjalnych informacji podanych przez dziennikarzy, w mieszkaniu, gdzie miało miejsce to tragiczne wydarzenie, odbywała się impreza zakrapiana alkoholem. W trakcie spotkania doszło do tragicznego w skutkach incydentu. Rafał Rutkowski, rzecznik Komendy Stołecznej Policji, przekazał w rozmowie z dziennikarzami: otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 15. Na miejscu zastaliśmy 47-letnią kobietę, która została raniona nożem. Niestety, wezwane pogotowie ratunkowe stwierdziło zgon kobiety. W związku z prowadzonym śledztwem zatrzymano kilka osób, które przebywały w mieszkaniu w chwili zdarzenia. Postępowanie wyjaśniające okoliczności tragedii jest obecnie w toku, a nadzoruje je prokuratura. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.